Niezwykły muzyczny spektakl mogli obejrzeć mieszkańcy Konina i okolic. W ramach projektu Teatr Polska w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskar Krakowski Art Color Ballet przedstawił Preludium Słowiańskie. To spektakl sięgający do korzeni kultury Słowian. Inspiracją do jego powstania był kalendarz słowiański oraz symbolika przyrody zawarta w czterech porach roku. Twórcy widowiska Marek Smokrajs i Agnieszka Glińska za pomocą muzyki, rytmu, tańca oraz rdzennych starosłowiańskich pieśni zabrali widzów w magiczny świat prasłowiańskich wierzeń i obrzędów. Jest to duża dla nas przyjemność występować dla publiczności, której nie znamy, która nas nie znała bardzo często. Są to ludzie, którzy po raz pierwszy usłyszeli o jakiś spektakl, Preludium Słowiańskie, Teatr Polska. Oczywiście wcześniejsze spektakle pewnie nam utorowały ścieżkę, bo spektakle do całego projektu Teatr Polska są wybrane rewelacyjne. Wydawało mi się, że najlepszym jakby elementem, który pokazuje naszą kulturę słowiańską, jest kalendarz słowiański, czyli te przemiany czterech pór roku, które mogą w sposób najbardziej barwny i najbardziej piękny oddać zarówno pod względem muzyki, tańca, scenografii, różnego rodzaju właśnie rytuały, które były związane z kulturą słowiańską. Nie mówimy o kulturze słowiańskiej, tylko i wyłącznie polskiej, tylko o tej sięgającej aż gdzieś do Bałkanów, kresów wschodnich, a być może nawet też wpływów celtyckich, bo jak sięgniemy głębiej, to wiemy, że nasz region jest związany z wędrówką różnych ludów. Było to niezwykle inspirujące, ale zarazem też trudne, które formy wybrać, które najlepiej po prostu pokazać. Spektakl zakończył się kilkuminutową owacją na stojąco i zapowiedzią artystów, że chętnie do Konina przyjadą z kolejnym swoim przedstawieniem.